Koło wydarzeń Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Od czasu do czasu możemy usłyszeć, że nie każdy superbohater nosi pelerynę, ale czasami warto przywdziać i pelerynę, i kostium superbohatera, żeby robić dobre rzeczy. I właśnie o tym dziś porozmawiamy, o tym, że mały gest może naprawdę zmienić czyjś świat na lepsze. A ze mną w studiu jest pan Michał Szafoni, który sam o sobie mówi, że jest kurierem dobrych serc, ale jest też wolontariuszem, między innymi hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy, czyli od stroju. To jest kostium na wizytę w studiu telewizji Max, czy na inne specjalne okazje? Na różne okazje, powiem. Dostałem ten kostium od znajomej, która prowadzi wypożyczalnię strojów karnawałowych. I ona, ja ją zapytałem, czy poprosiłem ją o to, żeby doradziła mi, jaki strój wybrać. Od astronautki do Zorro dały mi możliwość. No i padło na Supermana. Od tego czasu, jak ten strój od niej dostałem, na różne okazje, kiedy robimy właśnie zbiórki, kiedy dostarczam jakieś pojemniki na nakrętki, to właśnie przebieram się w strój Supermana. Jak reagują ludzie, zarówno ci starsi, jak i młodsi? Dużym entuzjazmem? Tak, pozytywnie. Są zaskoczeni, że taki strój przywdziewam, ale sądzę, że reakcje są raczej pozytywne, przybijają ze mną piątki. Dlatego też nie wstydzę się tego kostiumu. Za panem wiele wizyt, między innymi dzisiejsza w przedszkolu numer 22. O czym rozmawia pan z tymi najmłodszymi? Z tymi najmłodszymi trzeba tak po przyjacielsku porozmawiać, popytać ich, czy pomagają chorym osobom, czy chcą pomagać. Ja ze sobą zawsze zabieram beczkę na nakrętki i przedstawiam im możliwość tutaj wsparcia chorego chłopca, Jaśka Adaśka, dla którego zbieramy nakrętki. I dzieciom właśnie mówię, że nie jest ważna posiadanie majątku, nie jest ważne, czy jest się biednym, czy bogatym. Tutaj można naprawdę zrobić dużo dobrego. Wystarczy zbierać nakrętki. Oczywiście, wystarczy zbierać nakrętki, różne nakrętki i to się kręci. To kilka słów powiedzmy o Jaśku Adaśku. Ile lat ma chłopiec, z jaką dolegliwością się zmaga i dlaczego te nakrętki tak bardzo są mu potrzebne? Jasiu urodził się już jako dziecko chore z wadą genetyczną. Rodzice sądzili, że będzie problem, żeby Jasiu w ogóle zaczął chodzić. Na szczęście dzięki szeregu rehabilitacji, leczeniu Jasiu zaczął chodzić. Choruje na szereg różnych chorób, także tutaj wszystkich nie będę wymieniał. Można odwiedzić jego blog osobisty Jasiek Adasiek i tam jest dokładna informacja od strony rodziców, na co zbierają, co potrzebują. Oni jeżdżą po całej Polsce z Jasiem, ostatnio byli w Krakowie u okulisty, specjalisty, także potrzeby są bardzo duże. I leczenie i rehabilitacja to będzie coś, co prawdopodobnie będzie mu towarzyszyć już do końca życia, tak? Tak. I opieka non-stop, 24 godziny na dobę. I dlatego mama Jasia musiała też zrezygnować z pracy zawodowej. Dlatego ja przywdziewam ten strój, ale dla mnie to tacy właśnie rodzice chorych dzieci. To są superbohaterowie, herosi współczesnych czasów. I chcąc pomóc Jasiowi, chce pan... Takie by było docelowe marzenie, żeby w Koszalinie oprócz tych pojemników, które już w mieście są, jeszcze pojawiło się 30 beczek, do których zbierane by były nakrętki właśnie dla Jasia. Tak, taki jest mój cel. Nie wiem, czy uda mi się osiągnąć, ale na początek udało się tych beczek rozstawić aż 14 w przeciągu kilku miesięcy i odzew jest naprawdę pozytywny. Zgłaszają się nowe szkoły, nowe przedszkola, również chętnie udostępnimy beczkę instytucjom w tutaj koszalińskim, miejskim, gdyby była taka potrzeba. Mamy moc pomagania, mam tutaj wsparcie naszych, za co też serdecznie chciałbym podziękować. Mamy wsparcie ze strony rodziny, rodziców, również pracowników fabryki. Akceptują tego szalonego Supermana i też pomagają mu, co jest najważniejsze. Jak zabraknie nam beczek, poprosiłem już kolegów też w naszej drugiej fabryce w Słupsku też o przesłanie beczek, także sądzę, że te 30 sztuk jest możliwe. Ile do takiej beczki mieści się nakrętek i ile właściwie tych nakrętek jest potrzebnych, żeby pomoc dla Jasia była realna? Bo to nie jest tak, że wystarczy 10, 20, a nawet 100 kg nakrętek. To jest wciąż za mało. Tak, do takiej beczki mieści się około
15-16 kg nakrętek. Beczki są duże, to są ponad 200-litrowe, także gdy opróżniam taką beczkę, to muszę się też posiłkować jakimś takim sprzętem, żeby troszeczkę z tego worka z nakrętkami uszczuplić nakrętek do innego worka i wtedy spokojnie mogę ten worek podnieść. Ale żeby firma odbierająca przyjechała czy wysłała transport po nakrętki, to ile rodzice Jasia i wszyscy wspierający muszą uzbierać tych nakrętek? Minimum 5-6 ton. To jest takie naprawdę minimum, żeby tutaj skup przyjechał, czy wysłał kuriera po te nakrętki. Dlatego też rodzice Jasia muszą mieć magazyn. I dzięki tutaj wsparciu firmy koszalińskiej taki magazyn został im udostępniony. I w tym magazynie zbieramy tak docelowo około 400 worków na nakrętki. Oczywiście worki są różne, ale takie duże worki to około 400 powinno być, żeby te 5-6 ton nakrętek zebrać. No mi ta ilość tych nakrętek wydaje się po prostu jakaś astronomiczna, wręcz nie do wyobrażenia. Ile czasu zajmuje zebranie właśnie tylu nakrętek? Ostatnio przekazywaliśmy nakrętki w połowie marca, to zajęło nam to 9 miesięcy, żeby uzbierać 5,5 tony, prawie 5,5 tony. Także to jest naprawdę duży wysiłek i dlatego ten mój pomysł też z beczkami, żeby trochę przyspieszyć, żeby ułatwić rodzicom Jasia tutaj tą zbiórkę. Ja staram się też pomagać w opróżnianiu tych beczek. Również na naszym osiedlu jest pojemnik na nakrętki Ekorybka i tam też zbieramy dla Jasia. Właśnie, bo to jest tak, że często nie zauważamy, jak wiele nakrętek jest wokół nas i wyrzucamy puste pojemniki, nawet nie zastanawiając się, żeby odkręcić tę nakrętkę i właśnie przeznaczyć dla potrzebującego dziecka. Dokładnie. Nakrętek jest naprawdę bardzo dużo. Ja z samej swojej łazience policzyłem ich ponad 60. Można zbierać nie tylko nakrętki po butelkach, ale również po keczupie, po płynach do mycia naczyń, do mycia ubrań. Można też zbierać nakrętki po paście do zębów. No jest ich bez liku. Ważne tylko, żeby to były nakrętki plastikowe, w miarę czyste. To znaczy, jeżeli zdejmujemy jakąś nakrętkę, przykładowo po keczupie, to żeby tą nakrętkę oczyścić. Tak? I skup wtedy będzie miał też łatwiejsze zadanie, żeby posegregować ten plastik. Bo nawet te nakrętki, proszę sobie wyobrazić, ich jest przynajmniej pięć rodzajów tych nakrętek. I taki skup, już nowoczesny, on potrafi dokonać jeszcze selekcji tych poszczególnych nakrętek. A jak dzieci reagują, jak mówi im się, słuchajcie, nie wyrzucajcie nakrętek, tylko odkładajcie je albo przekładajcie do tego konkretnego pojemnika, bo taka nakrętka to jest pomoc, czy w leczeniu, czy w rehabilitacji, czy nawet w tym, żeby wysłać na przykład Adasia na turnus. Dzieci reagują bardzo pozytywnie, dlatego zainicjowałem tą akcję z przedszkoleniami, czyli połączenie słowa przeszkolenie i przedszkole. I dzięki temu też jestem zapraszany tutaj do przedszkoli, również w szkołach, jeżeli są zainteresowani. I tłumaczę dzieciom, że pomaganie jest naprawdę, nie boli, że to można dużo tutaj zmienić. I sądzę, że może spośród któryś z tych dzieci właśnie z przedszkoli, szkół jest przyszły premier, może minister środowiska. Także warto naprawdę zaczynać od tych najmłodszych dzieci. A może właśnie aktywista albo jakiś wspaniały społecznik, który też będzie pomagał tak innym ludziom. Często można też pana spotkać na koszalińskiej niedzielnej giełdzie przy stoisku hospicjum. Jak to stoisko działa i po co ono właściwie jest? Stoisko przy giełdzie działa po to, żebyśmy mogli spieniężyć dary, które dostajemy do hospicjum. Tak? Darczyńcy przynoszą książki, przynoszą jakieś rękodzieło i oczywiście w hospicjum prowadzi własną stronę z licytacjami, ale nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć, tych wszystkich darów serca. I w związku z tym ja część tych darów zabieram, też przywożę z Niemiec, mam niedaleko klienta koło fabryki produkującej żelki i również tam kupuję właśnie te żelki i wystawiam je na giełdzie dla hospicjum. Ludzie już się przyzwyczaili, że takie stoisko jest, zaglądają, szukają czegoś, wspierają? Tak, tak. To już przynajmniej 6 razy byłem na giełdzie. 2 razy już w stroju Supermana, raz w stroju Świętego Mikołaja w grudniu. I odzew jest świetny. Zawsze bardzo doceniam to, jak na koniec część handlarzy też podchodzi do mnie i wrzuca 5-10 zł. Bo mówię, dzięki temu naprawdę jest wsparcie dla hospicjum.
wiemy, tutaj były pani z hospicjum, mówiły, że dużo jest potrzeb, szczególnie tak, finansowych. Tak. I ja staram się chociaż troszeczkę tutaj pomóc im właśnie, tworząc taki bazarek na giełdzie. To teraz jeszcze o jednej rzeczy. Wielu ludzi mówi, chciałabym pomóc, ale... No i zaczyna się wtedy długa lista przeszkód, które uniemożliwiają nam właśnie bycie wolontariuszem, bycie społecznikiem pomoc. Bo praca, bo rodzina, bo inne zobowiązania, bo zakupy, bo różne inne rzeczy. A jednak można. Jak udaje się panu pogodzić rodzinę, pracę i pomaganie? Takie aktywne pomaganie. Staram się, oczywiście rodzina jest najważniejsza, także tutaj nigdy nie stracę z oczu tego, że trzeba przede wszystkim myśleć o rodzinie, a przy okazji można też naprawdę zrobić dużo dobrego dla innych. Wystarczy troszeczkę czasu, inicjatywa, pomysł jakiś. Poza tym, tak jak pani wspomniała, ja siebie traktuję jako takiego kuriera dobrych serc. Zawożę komuś na przykład dary i dostaję od tej osoby, która dostała dary, coś innego w zamian. Przykładowo nakrętki dla Jasia. I to koło się nakręca wtedy. Także czasem wystarczy taka iskierka tylko, żeby zainicjować. Uwielbiam, jak ktoś podchodzi do mnie i mówi, widziałam pana na giełdzie i chciałabym też coś zrobić. Ja wtedy doradzam, co jeszcze można. Kontaktuję się często z hospicjum, także wiem, jakie są na bieżąco potrzeby w hospicjum. Mówię, robię te przedszkolenia w przedszkolach i szkołach. Także dla mnie naprawdę jest najważniejsza ta iskierka, która zainicjuje pomaganie. A rodzina wspiera pana w tych działaniach? Tak, rodzina wspiera mnie, zresztą często ze mną też kwestują. Ostatnio podczas akcji Pola Nadziei chodziłem z dziećmi po MC i też kwestowaliśmy. Nawet było tak śmiesznie, bo ktoś mi tutaj zwrócił uwagę, że Superman jest niski, mam tylko 1,70 m, to wziąłem syna na baranę i powiedziałem, że razem z synem, on był przebrany za Kapitana Amerykę, mamy ponad 2 metry. No bo ważne, żeby mieć dystans do Oczywiście. Siebie i duże poczucie humoru. Na Bardzo liczę. Serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, żeby zbierać nakrętki. Jest tak naprawdę wiele miejsc w koszalni, wiele pojemników, do których te nakrętki można wrzucać. To zawsze realna pomoc dla tych starszych i tych młodszych, którzy bardzo potrzebują wsparcia w drodze do zdrowia, do rehabilitacji czy też do turnusów, które właśnie pomogą im, żeby stanąć na dwie nogi. Więc zachęcamy do tego, a moim Państwa gościem, który o tym właśnie opowiadał, był pan Michał Szafoni, wolontariusz hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego i kurier dobrych serc. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.